ciężkie przypadki koronawirusa, najnowszy raport ze szpitali, ilu pacjentów w szpitalach i pod respiratorami? Nowe dane. Pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie w szpitalach 28 994 łóżka. To o 837 mniej niż dzień wcześniej. 3223 osoby są podłączone do respiratorów, czyli o 6 mniej w porównaniu do bilansu z czwartku, wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. Z dnia na dzień maleje liczba hospitalizacji i pacjentów podłączonych do respiratorów z powodu koronawirusa. W piątek resort poinformował o 28 994 zajętych łóżkach covidowych i 3223 zajętych respiratorach. W obu przypadkach widać trend spadkowy. Łącznie w całym kraju dla chorych na COVID-19 przygotowane są aktualnie 45 544 łóżka oraz 4525 respiratorów. Kwarantanną objętych jest 250 248 osób. Mamy w Polsce 2 401 457 ozdrowieńców. Jak przedstawiały się dane w poprzednich dniach? W czwartek resort zdrowia informował o 29 831 zajętych łóżkach i 3229 respiratorach. W środę było to 30 706 łóżek i 3265 respiratorów, a we wtorek 31 938 łóżek i 3287 respiratorów. Dokładnie tydzień temu, 16 kwietnia, pacjenci z COVID-19 zajmowali 32 781 łóżek, a 3425 z nich wymagało terapii respiratorowej. Trzecia fala słabnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że trzecia fala koronawirusa w Polsce słabnie. Zaznaczył jednak, że liczba zgonów wciąż jest na wysokim poziomie. Szczyty trzeciej fali dla zakażeń, hospitalizacji i zgonów następowały po sobie w odstępach około tygodnia. Z całą pewnością można już powiedzieć, że trzecia fala słabnie we wszystkich trzech zakresach, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie, zaznaczył, publikując wykres obrazujący stan epidemii w Polsce.